Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. Witam Janku, witam Państwa. A dziś porozmawiamy w ramach alfabetu Piotra Tymochowicza o prezydencie Andrzeju Dudzie, człowieku, którego w zasadzie z niczego wystrugał Jarosław Kaczyński. I zdaje się, Nie, to nie jest takie proste. To jest produkcja, masowa produkcja taśmowa partii. Także wiesz, to nie porównuj kreacji subtelnej człowieka znikąd z taśmową, ordynarną, taśmową, partyjną produkcją, bo to jest efekt ociosania partyjnego, a nie wystrugania dłutem artysty kogoś. Także to jest po prostu taśmociąg, znaczy, no, no ale prawda? dobrze, stworzył Andrzeja Dudę, człowieka, który w wieku 43 lat sięgnął po najwyższy urząd w państwie, będąc tak naprawdę takim politykiem drugiego rzutu, który się niczym specjalnym nie wyróżniał. Jak się dowiedzieliśmy po tym, jak został prezydentem, okazało się, że mimo że ma doktorat, skończył Uniwersytet Jagielloński, to z językami u niego słabo, nawet z językiem angielskim. I mało tego, że jest u niego słabo, to nie widzi niczego zdrożnego w tym, żeby po pierwsze się kompromitować, a po drugie, no, jest tym prezydentem 7 lat. No to Donaldowi Tuskowi w dość zaawansowanym wieku, bo przed 60, udało się w kilka miesięcy po prostu intensywnej pracy nadrobić. No to nie jest nic niemożliwego. Po prostu Andrzej Duda, krótko mówiąc, okazał się być leniem. Leniem, który nie ma jakiegoś instynktu samozachowawczego. Może nie jest to angielski doktora Patryka Jakiego, ale ja powiem tak, no wszyscy to tak szacują na średni poziom gimnazjum i to tak przy końcówce, i to taki średni, czyli nie specjalnie wysoki. Poza polityką próbował zostać adwokatem, ale się nie dostał. Próbował stać się członkiem Unii Wolności, no tam również kariery nie zrobił. Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński dostrzegł w nim coś. Plotki mówią, że Jarosław Kaczyński wybrał go dlatego, że ma go w 100% zahakowanego. Te haki mają dotyczyć, tutaj drodzy Państwo, się pojawiały informacje wielokrotnie o tym, że pan prezydent Duda koresponduje z kobietami przez internet. Te słynne jego wpadki, korespondencje z niejakim ruchadłem leśnym, rozmowy na Twitterze, próby wyłączania go, wreszcie plotki o romansie, które sobie funkcjonowały na Twitterze, niezdementowane, wreszcie zdjęcia ze słynną panią Jolą, w których podczas wizyty rzuca się na szyję Andrzejowi Dudzie. To w ogóle tak jakoś kompletnie nie przystoi do głowy państwa tego, co on robił. Jednocześnie brakuje mu takiego luzu, który miał Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski, który, jak wiemy, magistra nie miał, ale angielskim władał nieźle, jeszcze lepiej mówił po rosyjsku, natomiast przede wszystkim miał jakąś wiedzę, klasę, obycie i nawet jak się od czasu do czasu nawalił, to niespecjalnie zmieniało to jego sposób funkcjonowania. Andrzej Duda robi wrażenie, przynajmniej na mnie, takiego kolesia, który dostał się na stanowisko, które przerasta go o kilka formatów. No i próbuje jakoś tam sobie działać, ale co się próbuje wydobyć na niepodległość, to Jarosław go bach i przypomina mu, że coś tam na niego jest. No moje pytanie do ciebie, no co widzisz okiem fachowca? Przed programem się pochwaliłeś, że rozmawiałeś z nim kiedyś ponad 20 minut, więc jakieś własne wrażenia masz? Kim jest tak naprawdę Andrzej Duda? Tak, mieliśmy okazję porozmawiać w komunikacie otwartym do tego. Dosyć odważnych kilka pytań mu zadałem, bo w zasadzie byliśmy sami. To w ogóle zabawna historia, bo to było parę lat temu, ładnych parę lat temu. Już nie chcę mi się liczyć dokładnie ile, ale pamiętam, że to była jakaś impreza, rocznica istnienia Superekspresu. Zaprosił mnie na tą imprezę do Teatru Polskiego redaktor naczelny Jastrzębowski.
I ja akurat w ogóle nie miałem w planie, szczerze mówiąc, tam się zjawić. Nie jestem jakoś, nigdy nie byłem fanem tabloidów. Natomiast przypadek zrządził, że przypadkowo byłem w centrum i przypomniałem sobie o tej imprezie i pomyślałem sobie, że może chociaż jakieś whisky będzie albo coś. No i wpadłem tam i byłem wielce zaskoczony, że no, była ochrona prezydenta i sam prezydent z żoną. Ja pamiętam, że się spóźniłem i tak skierowano mnie tam, gdzie jeszcze były wolne miejsca, no, czyli 4 miejsca, czy tam 5 miejsc od prezydenta, akurat w drugim rzędzie sobie usiadłem. No i potem, znaczy byłem zdziwiony tym, dlatego że no, tabloidy to nie jest takie miejsce akurat, gdzie powinien bywać i oddawać hołd tabloidom prezydent. Znaczy wydawało mi się, że prezydent powinien być poza szmatami brukowymi, a taką szmatą, no Super Express i Fakt poniekąd są przecież. No to tak jakby prezydent, nie wiem, założył kapcie i poszedł na imprezę i kąpielówki i poszedł na imprezę Pudelka. Trochę nie powinien, no ale poszedł. Dobrze, może chciał być blisko ludzi, poszedł. Natomiast potem w przerwie był jakiś chaos organizacyjny. I pamiętam, że nie wypuszczono prezydenta do ludzi. Staliśmy tam trochę zblokowani przez ochronę, no ale ponieważ stałem bezpośrednio przy prezydencie, nie musiałem się przedstawiać. Prezydent mnie rozpoznał, więc mogliśmy sobie w komunikacie otwartym porozmawiać. Nigdy o tym nie mówiłem. Raz może gdzieś wspomniałem między wierszami. Na swoim profilu na Facebooku, ale specjalnie nie rozwodziłem się na ten temat, dlatego że było mi przykro generalnie. To znaczy rozmowa już nie 20-minutowa, ale po 2 minutach no, wiedziałem, co się dzieje. Natomiast po 20 minutach miałem absolutną pewność tego, co się dzieje. Mój rozmówcą był absolutny kretyn po prostu. Nie wiem, co mi grozi za mówienie prawdy o prezydencie. Jest jakieś do 3 lat, tak? Tylko, że oczywiście mam Chyba to w do dupie w dwóch, Kambodży, ale to, ale nie, nie, ekstrady, nie, nie, nie załatwił ci ekstradycji. Nie, także mam to w dupie Zresztą oczywiście. pisarzowi Żulczykowi umorzyli sprawę, który. Znaczy poziom intelektualny jest po prostu żenujący. Ja pamiętam, że przez te lata potem, znaczy do tej pory zresztą, jak o tym mówię, ja nie odczuwam jakiejś, nie wiem, satysfakcji czy złośliwości, czy broń Boże, nie ma we mnie chęci upokorzenia tego człowieka. Natomiast cholera, no jest mi strasznie przykro, że polska racja stanu jest reprezentowana przez po prostu, no, zero intelektualne, tak? No, po prostu jest to tragedia jakaś, no, absolutna tragedia. Znaczy, może nieelegancko byłoby przytaczać samą rozmowę, ja tylko powiem, że no, bardzo wprost zadałem prezydentowi pytanie, czy dopuszczają go do informacji spoza pałacu, czy już zbudowano wokół niego zamknięty krąg, czy jeszcze ma furtkę. Może zresztą zaraz potem nawiązał kontakt z uchadłem leśnym, więc może sobie wziął do serca to, co mu powiedziałem, że powinien mieć kontakt ze zwykłymi ludźmi. I zapytałem się go, czy ma świadomość tego, że jest marionetką, że jest przedstawiany jak marionetka, jak takie popychadło po prostu Jarosława Kaczyńskiego i czy, znaczy czuję się go, czy zapytałem, panie prezydencie, oczywiście bardzo przepraszam za złośliwe pytanie, za niestosowne pytanie w języku dyplomacji, ale w końcu nie jesteśmy na przyjęciu dyplomatycznym, dlatego sobie pozwalam, ale czy panu nie jest źle po prostu w tej roli popychadła Jarosława i w tej roli absolutnej marionetki? Ja pamiętam, co pan mówił w trakcie kampanii wyborczej, jak pan strasznie podkreślał to, że prezydent musi być samodzielny, musi decydować, musi być odpowiedzialny za swoje decyzje, musi pokazać niezależność przede wszystkim. No i co pan robi? No bo pan po prostu skompromitował urząd, jeśli chodzi o to, że siebie, tylko chodzi o to, że pan skompromitował urząd prezydenta. No, to prezydent próbował to najpierw żart obrócić,
Potem opowiedział żart, którego kurwa, nie opowiem raczej. No nie, no po prostu. Dobrze, potem się wtrąciła żona prezydenta, bo trzeba było mu przetłumaczyć, o co mi chodzi, bo on kompletnie nie zrozumiał, o co mi chodzi. I to nawet to nie jest kwestia, że on udawał, że nie rozumiał. On naprawdę nie rozumiał, o co chodzi. No, to było przykre, znaczy to jest przykre, bo tylko że z drugiej strony, jakby ja trochę rozumiem mechanizm, bo powiedzmy sobie też, no wprost, jakby w takim państwie jak Polska, Janku, no kto normalny, inteligentny, normalny, względnie normalny człowiek, no chciałby zostać prezydentem? No, trzeba być po prostu kretynem absolutnym, żeby chcieć w Polsce być prezydentem. To jest stygmatyzacja do końca życia, nie tylko swoja, ale całej swojej rodziny. No, zaszczyty są żadne. Tam 4 chyba tysiące emerytury, tak, czy Nie, 4,5. nie, spokojnie, to mówisz o czasach sprzed 15-17 lat. A, no dobrze, no teraz tak, może Teraz muszę się więcej. znacznie No, podnosi apanaże. zaszczyty są wątpliwe, władza żadna, bo to, że tam prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to jest kwestia bardziej reprezentacyjno-symboliczna tak naprawdę niż jakakolwiek władza w ręku. Więc jakby prezydent no, coś tam od czasu do czasu podpisuje, może zawetować, oczywiście, ale generalnie nie jest to specjalny zaszczyt. Jeszcze gdyby jakieś walory intelektualne się liczyły. Natomiast ja rozumiem, dlaczego był wystawiony Andrzej Duda. To nie jest kwestia, ja myślę, samego Jarosława, tylko to jest kwestia też i jego doradców, którzy bardzo trafnie zrobili tak zwane typowanie. No dobrze. Okej, jest pewien dramat w to wpisany. Ten dramat przekracza trochę nasz temat, ale pozwolę sobie króciutko przedstawić ten dramat. Otóż dramatem jest to, że w takiej postaci demokracji, jaką mamy, i w takiej postaci promocji demokracji, jaką mamy przez lata, no to zobaczcie, na czym polega dramat. Głównym wyborcą, który wybiera nam życie, wybiera to, jak Polacy mają żyć de facto, są starcy. Przy całym szacunku dla osób starszych. Głównie głosują emeryci. Emeryci, starzy ludzie decydują o przyszłości młodego pokolenia, o przyszłości ludzi w średnim wieku. Starzy ludzie na ogół ksenofobii, którzy nienawidzą żadnych zmian, którzy chcieliby nas cofnąć do średniowiecza, którzy nienawidzą jakiegokolwiek postępu, to są główni wyborcy, bo nie młodzi głównie głosują, tylko ludzie starzy. Prawda jest taka, że młodzi Polacy jakby no, pozwalają na to, żeby starcy im wybierali kraj, postać kraju, postać życia. No i dobrze, i teraz ja oczywiście nie mówię o wszystkich, dlatego że ludzi starszych i bardzo mądrych jest jakiś promil. Oczywiście, że tak, jasne, można być mądrym, mądrością życiową, ale nie oszukujmy się, znakomita większość, no to są tłuki po prostu generalnie. I teraz jaki jest mechanizm? Nie wiem, czy zauważyłeś, Janku, bardzo często starsze emerytki, starsi emeryci są zaskoczeni, że ich sąsiad okazał się seryjnym mordercą. I bardzo często słyszymy takie oto zdanie. Ojej, ale przecież tak się ładnie kłaniał codziennie, tak ładnie mówił dzień dobry i taki uczesany był. No i to jest ten mechanizm wyboru. To znaczy emeryci w znakomitej większości, ja też gdybym typował, kto ma największe szanse, wybrałbym takiego Dudę oczywiście z samego typowania. Dlatego że emerytki w szczególności, których jest większość, bo emeryci trochę umierają, no lubią, kochają takie mydełkowate, nijakie postacie, takich mężczyzn, którzy mają ulizaną fryzurę, bezmyślną gębę, ale ładnie są ubrani, ładnie się uśmiechną, powiedzą dzień dobry.
No, stąd się bierze też powodzenie takich postaci mydełkowatych, ulizanych jak Kraśko, nawet Tomasz Lis kiedyś. No, okej, potem to jakoś nadrobił, ale generalnie no, Krzysztof Ibisz i tak dalej. I to jest ta grupa tych takich pedałkowatych, przepraszam za określenie, ale z wyglądu facetów, którzy ładnie, mydełkowacie wyglądają, mają ulizane fryzury, okrągłe gęby uśmiechnięte i oni są ładni po prostu. Oni się ładnie kojarzą emerytką z takim porządnym mężczyzną, który codziennie rano mówi dzień dobry i to wystarczy generalnie. I to jest cały mechanizm wyborczy. Więc to jest oczywiście przykre, ale tak to wygląda w praktyce. On został wybrany. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, jak to jest nielogiczne. Jak to jest cholernie nielogiczne. 17-latek w Polsce nie ma prawa głosu. 17-latek, który ma 17 lat i 11 miesięcy, nie może zagłosować. Ale 100-latek zapierdala do wyboru. A ile z mózgu ma jeszcze 100-latek w czaszce? Co on potrafi przeanalizować? Jeżeli 17-latek nie ma prawa wyboru, to powinniśmy zabronić uczestnictwa w wyborach również 90-latkom, którzy nie nadążają za tym, co się dzieje, nie wiedzą, nie znają realiów żadnych. Tymczasem pozwalamy głosować ludziom, którzy mają 115 lat, a nie pozwalamy głosować młodym ludziom, którzy mają szansę wybrać dla siebie przyszłość, którzy są często o wiele mądrzejsi niż te emerytki z emerytami razem wzięci. Powinniśmy dać prawa wyborcze 15-latkom tak naprawdę, może nie pełny głos, może połowę głosu, może 1/3, nie wiem, ale jakieś prawa wyborcze powinny być. Tragedia demokracji właśnie polega na tym, nie tylko na tym, że robotnik czy bezdomny i profesor dwóch fakultetów ma tę samą siłę głosu. Tragedia polega jeszcze na tym, że do głosowania pędzą głównie ci, którzy naprawdę nie powinni niczego nam wybierać, a już na pewno nie przyszłości. To oni jednak wybierają przyszłość. Właśnie, no i Andrzej Duda zostaje prezydentem. Andrzej Duda został prezydentem też dlatego, że jego przeciwnikiem był Bronisław Komorowski, człowiek, który był zadowolony z funkcji, którą pełnił. Zawalono mu kampanię wyborczą, zawalono ją w ten sposób, że uważano, że ma tak wielkie zaufanie i tak wielkie poparcie, że nie wymaga drukowania plakatów, drukowania ulotek, roznoszenia tego, wykupywania czasu antenowego. Im się wydawało, że dojadą tą wygraną, być może nawet w pierwszej turze, jak nie w pierwszej, to w drugiej na pewno. I to będzie po prostu spacerek, a te pieniądze można wydać inaczej. Sparzyli się, natomiast Andrzej Duda się po prostu dobrze prezentował. Ja pamiętam, nie wnikałem. W każdym razie wiedziałem o tym, że Andrzej Duda jest, brzydko mówiąc, pod kontrolą Jarosława Kaczyńskiego. Im dłużej rządzi, tym bardziej widać, że te papiery zostały czymś wzmocnione. Ja może przypomnę, że byliśmy świadkami naprawdę hańbiących scen, które figurują w internecie, można sobie obejrzeć, kiedy Jarosław Kaczyński przechodzi obok prezydenta, a prezydent goni go z ręką i ten w końcu tam podaje mu tą rękę, tak nawet nie zatrzymując się, po prostu demonstrując, kto jest prawdziwym szefem. I ja znowu miałem parekrotnie, widać było, że ten Andrzej Duda walczy, że Andrzej Duda się próbuje wybić na niepodległość. No i widać to było teraz przy tym kryzysie związanym z rakietami, że no, ja nie widziałem zrozumiała jeszcze decyzja. Coś więcej. To, o czym ty mówisz, to jest jeszcze inny mechanizm. To nie jest w sferze do końca uświadomionej. Ja bardzo wyraźnie widziałem tą wściekłość w oczach Jarosława, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, jego brat. On nie potrafił tego ukryć. On, myślę, sądził, że prezydentura tak naprawdę się jemu należy. I on bardzo ciężko przeżywał fakt, że jego brat jest prezydentem, a nie on sam. Jeszcze mocniej przeżywał to w przypadku, czy przeżywa do dzisiaj w przypadku Andrzeja Dudy, ale oprócz tych haków to Andrzej Duda spełnia tak zwane kryteria ministranta, bo dla tej władzy dzisiejszej bardzo ważne są kryteria ministranta.
To jest po prostu taki wyrośnięty ministra, Andrzej Duda. On był taki harcerzyk biegający w krótkich spodenkach, który wydaje się być jeszcze dziewicą. Pewnie niektórym księżom się jeszcze wydaje, że jest dziewicą męską. I, no i to jest dobre pochodzenie, no to jest dobre świadectwo. Harcerzyk, były ministrant, no to pasuje, to wszystko pasuje do tej kruchty kościelnej, do tych pisowskich wyborów. To jest właśnie po linii. Jego przeszłość jest po linii. No i Gazeta Wyborcza kiedyś ujawniła taki, cytując zresztą wypowiedzi Zbigniewa Stonogi, który publicznie zadeklarował, że prezydent ma córkę, która jest wychowywana jako jego siostra, że jest tam tak. rodzinny dramat. Gazecie Wyborczej się strasznie oberwało za nagłośnienie tego, że to są prywatne sprawy, w które żadne poważne medium nie powinno wchodzić. Natomiast to wydaje się, że to był jeden z haków, którymi był Andrzej Duda trzymany przez. Faktem jest jeszcze, Janku, to, że ludziom się wydaje, że to jest jakiś szczyt kariery, że trzeba rzeczywiście jakieś warunki poważne spełnić, żeby dostać się na sam szczyt i zostać prezydentem. Ja dosyć dobrze wiem, dlaczego Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, a myślę, że mało kto to wie. Wiem to bezpośrednio od bardzo bliskiego doradcy Wojciecha Wiśniewskiego, potem prezesem największej firmy złomiarskiej. Zresztą pozdrawiam Wojtka bardzo serdecznie, jeśli ogląda nas. Fantastyczny człowiek, napisał taką książkę, Dlaczego upadł komunizm. Ta książka się nie przebiła w mediach, ale pokazał, jak bardzo wiele rzeczy się działo przypadkowo. I teraz Aleksander Kwaśniewski nigdzie przez nikogo nie byłby zauważony, gdyby nie fakt, że Wojciech Jaruzelski miał potworny kompleks. Potworny kompleks własnej inteligencji. On się potwornie bał zawsze występów publicznych, tego, że mu język kołkiem w gardle stanie, chociaż wyglądał tak, jakby połknął kij od szczotki, zawsze tak wyglądał. Ale panicznie się bał, bo wiedział, że nie, po pierwsze nie zna języka polskiego, po drugie nie potrafił mówić, po trzecie drętwiał, jak mówił, co zresztą też było widoczne. I on pewnego dnia pojechał sobie na zlot Młodzieży Socjalistycznej. No i tam jednym tam z bardzo wielu występujących był Aleksander Kwaśniewski, który, jak przemawiał, chętnie mogę zademonstrować, bo to pamiętam. No i Wojciech Jaruzelski po prostu się padł tam na miejscu z zachwytu. Nie dał Wojtkowi dojść do słowa, tylko mówił: Wojtek, zobacz, to jest geniusz. Ten młody człowiek, ten wspaniały, jak on pięknie mówi. No to Wojtek zapytał się wtedy generała, no co takiego powiedział Aleksander Kwaśniewski. No nieważne, ale mówi pięknie. To ja może przytoczę, jeśli pozwolisz, przytoczę ten fragment, który był przedmiotem występu Aleksandra Kwaśniewskiego. Koleżanki i koledzy. Przyszedł taki moment, bardzo ważny w naszym socjalistycznym związku, i to umówmy się, że to nie pierwszy raz, a to kolejny raz, kiedy mamy wreszcie możliwość, tak jak tu siedzimy, koleżanki i koledzy, mamy możliwość skupić się na tym, co jest absolutnie najważniejsze. Słuchajcie, i ja wiem o tym, że docenicie to, co teraz powiem, dlatego że oczywiście moglibyśmy na naszym zjeździe rozpraszać się, kochane koleżanki i koledzy, na bardzo wiele różnych historii, ale nie. My powiedzmy merytorycznie, my powiedzmy teraz ad rem to, co jest najważniejsze, dlatego że nasi słuchacze czekają i dlatego że szanowny pan generał słucha nas wszystkich i chciałby wiedzieć, czy nie marnujemy tego czasu naszej młodości. Koleżanki i koledzy, dlatego skupiamy się na meritum, które jest właśnie przedmiotem, ale nie tylko przedmiotem, powiedziałbym całym tworzywem, które nie tylko formułuje ten zjazd, ale formułuje nas samych, nasze umysły jako młodych ludzi.
Dzięki temu właśnie przyszłość będzie do nas należała, kochane koleżanki i koledzy. No, owacje były nastojące, a gdybyś, Janku, mógł takie resume zrobić i powiedzieć, kurwa, co takiego Aleksander Kwaśniewski w istocie powiedział, no to jest pewien problem, bo w zasadzie, kurwa, nic po prostu. A No i oni byli szkoleni po prostu. Nie no, Kwaśniewski miał gadane, Kwaśniewski tego był bystry, jest bystry, przede wszystkim nie, nie, poczekaj, rozpędziłeś się. Nie, no jest bystry. Jakie masz dowody na to, że był bystry, błyskotliwy, bo co? Wielokrotnie widywałem chociażby jego w debacie z Jarosławem Nie, no Jan, bo to była tragedia, nie oszukujmy się, to była tragedia, to już Lech Wałęsa z tym swoim takim swojskim sposobem bycia, z tymi różnymi prowokacjami, no wprowadzał pewne życie. Natomiast no oczywiście Aleksander Kwaśniewski, ja się zgadzam z tym, nam się bardzo podoba i tęsknimy wszyscy z Aleksandrem Kwaśniewskim, szczególnie po Komorowskim, a jeszcze bardziej szczególnie po Lechu i po Dudzie. Jasne, że tak. No tylko to jest taka tęsknota, która jest wynikiem bardzo negatywnego kontrastu. Natomiast no, jakby wielkim myślicielem, filozofem Aleksander Kwaśniewski nigdy nie był i nie jest, nawiasem mówiąc. To też było trochę nieszczęście. No ale okej, okay, ale nieszczęście, które można było pokazać na salonach, gdzieś w Europie, gdzieś na świecie. Nieszczęście, którego nie musieliśmy się wstydzić. Natomiast teraz no, to jest po prostu wstyd. No, to jest zwyczajnie po ludzku potworny wstyd. To jest też człowiek, który nie kontroluje, nie ma żadnej wizji tej prezydentury, którą w zasadzie on nie wie, nie wiadomo, jakby zrobić resume, co Andrzej Duda zrobił dobrego dla Polski przez 7 lat, to ja nie wiem, czy można coś takiego powiedzieć. No, zawetował jedną ustawę, znaczy te ustawy demolujące Sąd Najwyższy, ale tak naprawdę za chwilę uchwalił kolejne, które również były sprzeczne z konstytucją i co do zasady zmierzały do tego samego kierunku. Była to jakaś próba pokazania polaryzacji, że nie wiem, że może być gorzej. W każdym razie przez te 7 lat, które on jest polskim prezydentem, nie zrobił nic. Nie zrobił nic z rzeczy, które obiecał. Tak naprawdę obiecali No wtedy. Nie zgodzę się tutaj z tobą. Nie, tutaj poczekaj, się bo wyraźnie chciałem powiedzieć, że wprowadzili, przywrócili. Obiecał, że będzie chronić swoich. I proszę, ale nie, poczekaj. Uniewinnił Mariusza Kamińskiego. Łaskawił, ale to jeszcze zobaczymy. Łaskawił. A jeszcze nie wiadomo, czy skutecznie. Ale chodzi o to, że oni obiecali powrót do wieku emerytalnego i to zrobili. Ale już podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich, no to się nie udało. Teraz coś stworzyli, natomiast też to tak pogmatwali, że te wszystkie rzeczy, które ogłosili w tym Polskim Ładzie po 7 latach rządów, że to jest tak jakby, że zamiast uprościć, wprowadzić jasne, proste zasady, po prostu poplątali wszystko w taki sposób, żeby było gorzej, aby mogli machać. To jest tak, jak teraz twierdzą wszystkim, że patrzcie, mamy 12% PIT, a za Platformy było 18%. Tylko że nie dodają, że z kolei zlikwidowali odliczenie składki od zdrowotnej, która tam wynosiła 7,75 odliczenie, czyli de facto podnieśli podatek na 19, tam prawie 20%. Czyli robią takie różne sztuczki, które ładnie wyglądają na tabelkach, ale jak to rozrysować, to się to wszystko łamie. Chciałem wyrazy współczucia, korzystając z Twojego kanału, przekazać dla Pani Prezydentowej. Mogę? Pani Agaty. Pani Kornhauser. Pani Prezydentowo, wiem, co Pani czuje, wiem, co Pani planuje. Jestem pod wielkim wrażeniem Pani inteligencji i tego, że Pani jeszcze daje radę, że Pani wytrzymuje. Wiem, że Pani już dawno by tą dziwną postać po prostu wyrzuciła z domu. Natomiast nie chcę Pani psuć ani wizerunku prezydenta, ani planów Jarosława Kaczyńskiego. I wiem, jak Pani bardzo musi cierpieć na zapleczu sceny z Ruchadłem Leśnym, z jakimiś innymi
kobietami. Wiem, co pani przeżywa i naprawdę szczerze, z całego serca pani prezydentowo, pani współczuję. Bo jeśli byśmy, to jest tak, że jak kto wygrywa generalnie wojny w ogóle, kto wygrywa różne rzeczy? Ci, którzy mają lepiej opracowany plan B, strategię B. Czyli gdybyśmy na szybko chcieli uratować godność Polski, jeszcze jakąś rację stanu, w sensie prezydencką rację stanu, to moim zdaniem plan B powinien pojawić się jako plan A, czyli pani prezydentowa powinna zastąpić swojego własnego męża, a mąż powinien gdzieś zniknąć. Wtedy jeszcze byśmy uratowali sytuację. To jest jedna opcja, ale jest też druga opcja, Janku. Nie wiem, czy wiesz, że mamy prezydenta z bardzo mocnymi papierami, no, na uchodźstwie. Prezydenta, który trochę od czasu do czasu daje o sobie znać, myślę o Janie Potockim. Nie zostawiam. Nie, nie zostawiam. Ale to jest inna historia, tak. Nie, to jest pan, który dodaj spokój. To mam te moc, ani te mocne papiery, ani to już. Natomiast tak czy owak widać gołym okiem, że no, lepsza już by była pani prezydentowa w roli prezydenta, a prezydent powinien zostać panem prezydentowym. Wtedy byłoby o wiele lepiej, o wiele mądrzej przede wszystkim, o wiele, wiele ciekawiej. Ale to jest też taka przykrość, to akurat ty coś tutaj masz wiedzę, że można wziąć człowieka, który, tak jak ty powiesz, że jest taki, ma taki ładny, sympatyczny wygląd grzecznego chłopca, ministranta, którym to nie jest. Wystarczy. To tak. Nie jest. Natomiast on się wysławia się tak bardzo emocjonalnie, to znaczy tłum go może polubić. Jak punktował Bronisława Komorowskiego za bycie notariuszem władzy, wydawało się, że robi to szczerze, podczas kiedy tak naprawdę no, on został notariuszem tej władzy. Tam oczywiście zdarzyło mu się parę wet w rodzaju do Lex Czarnek 1, do TVN-u, ale generalnie no, to jest politykiem, który w żaden sposób nie recenzuje tej władzy. Stara się tego nie robić nawet, kiedy wymaga tego interes Polski, bo on, no, on jako zwierzchnik sił zbrojnych, no, tak jak mówię, miał okazję wybrzmieć. Wydawało mi się, że gdzieś Jarosław Kaczyński dotarł do tej jego granicy zdrowego rozsądku, kiedy zaatakował niemiecką ofertę przekazania Polsce rakiet Patriot i w kontrze poprosił, żeby te rakiety zostały przekazane na Ukrainę. Znaczy, czego efekt był tylko i możliwy jeden, to znaczy, że w najbliższej przyszłości ani Ukraina, ani Polska żadnych rakiet Patriot nie dostanie i tym samym, zdaniem mecenasa Romana Giertycha, popełnił przestępstwo Jarosław Kaczyński i wszyscy ci, którzy mu pomogli, czyli Morawiecki, Błaszczak, przestępstwo stworzenia zagrożenia dla ludzi. To znaczy już sam fakt stworzenia tego zagrożenia jest przestępstwem, a jeżeli nie daj Boże, nastąpi jakiś atak, który nie zostanie powstrzymany, bo nie będzie tam niemieckich patriotów, to będzie również odpowiedzialność za sprawstwo, ale już sam fakt tego, że oni mając możliwość zmniejszenia ryzyka tego nie robią, jest przestępstwem. Mamy prezydenta, faceta, no ci, którzy go znają, to są w samych superlatywach, że to jest taki fajny facet, bystry, inteligentny, natomiast no powiem szczerze, no jeżeli tak by było, to przez 7 lat doskonale się kamufluje. Ja mam wrażenie, że mamy dużego dzieciaka, który próbował do zabawek, który tak naprawdę nie wyrósł jeszcze trochę bardziej niż z liceum. Ja przypomnę, że jego pegazusowano w taki sposób, że uderzano w jego okolice. Jego szefowa kampanii podała się do dymisji, pani mecenasz Turczynowicz Kieryło, która nie przebadała swojego telefonu mimo zaproszenia Romana Giertycha na obecność Pegasusa. Wiele wskazuje właśnie, że profilaktycznie bezpieka PiS szpiegowała, znaczy my na pewno wiemy, że szpiegowała prezydenta i jego otoczenie, ale to nie tylko po to, żeby go kontrolować, ale też po to, żeby gasić wszelkiego rodzaju kryzysy, że Andrzej Duda po prostu, ja mam takie wrażenie, że on się nudzi na funkcji prezydenta RP. No, nie do końca. Nie do końca. Chciałbym o pewnym mechanizmie powiedzieć psychologicznym, który obserwowałem z bliska wśród posłów w Sejmie. Może, znaczy ja myślę, że to jest zjawisko nierozpoznane. Nierozpoznane dlatego, że Polska jest jedynym krajem na świecie, też chciałbym to wyraźnie podkreślić, gdzie
politycy niejako z automatu zostają celebrytami. Nawet na Ukrainie tak nie ma, nawet w Rosji tak nie ma. No jest Putin i okej, okay. Ale poza Putinem żaden z generałów, który rządzi krajem, nie jest celebrytą. No, Miedwiediewa jeszcze znamy, jeszcze kojarzymy tam może parę osób, ale nie za dużo. W Polsce każdy polityk automatycznie staje się celebrytą, staje się gwiazdą mediów. Więc ludzie natychmiast traktują polityków trochę jak półbogów. Zwróć uwagę, że jak się przedstawia celebrytów na wielkich billboardach często, to oni to są współczesne postacie, które patrzą na nas jak z Olimpu. To są półbogowie dla przeciętnych ludzi. Natomiast jak wygląda prawda? Teraz chciałbym powiedzieć za drzwiami Sejmu. No, rozmawiając niezliczoną liczbę razy z różnymi posłami, głównie opozycji, ja zastanawiało mnie zawsze jedno. W tej kantynie sejmowej, na korytarzach, w gabinetach, zadawałem sobie pytanie: cholera, jak to jest? Człowiek jak tryska energią, no to chcemy mu zadać pytanie, skąd on bierze tą energię, jak tryska energią. Natomiast oni zawsze mieli dobry humor. Zawsze byli w tak zwanym no, świetnym nastroju. Odkryłem to dopiero później, po kilku latach, że generalnie chodzi o pewien mechanizm bardzo mocny psychologiczny. To nie jest tak do końca, jak ludzie myślą. To nie jest tak, że politycy opozycji siedzą na tej sali sejmowej przygnębieni, że nie mają władzy. To nie jest do końca tak, że politycy opozycji dążą do tego, żeby przejąć za wszelką cenę władzę. Tak się wydaje ludziom, którzy nie mieli z nimi kontaktu. Oni w gruncie rzeczy w 96%, może 7%, oni są bardzo zadowoleni z siebie i oni kurwa żadnej władzy nie chcą. Oni są szczęśliwi, że oni są w ogóle w Sejmie po prostu. I to im całkowicie wystarcza. A to nie jest tak, że marzą o przyjęciu władzy, marzą o tym, żeby wyrwać biedny kraj z rąk idiotów i kretynów i poprowadzić właściwą ścieżkę. W dupach to mają. Dla nich fakt, że trafili do Sejmu, jest tak dowartościowujący, że w zasadzie im wystarcza. No, kiedyś pamiętam, jak Czarzasty powiedział: no wiesz, ale subwencje dostaniemy. Czyli liczą się te subwencje, wiesz, liczą się pieniądze, które będą mieli, liczy się blichtr tak naprawdę. I teraz jak to się ma do Andrzeja Dudy? No ma się tak, że on do tej pory, do dzisiaj nie uwierzył, że jest prezydentem. Nie wiem, czy zauważyłeś. On jest w szoku, on jest w permanentnym kurwa szoku, że on jest prezydentem. Dlatego jak spotka Bidena, jak wyjedzie gdzieś poza granicę, to musi sobie to robić selfie, żeby wieczorem przed snem kurwa zobaczyć, że rzeczywiście no, był w jakimś towarzystwie kilku przywódców, bo on sam w to nie wierzy. Zachowuje się jak nastolatek, no, który po prostu chce uwiecznić zdjątko z jakimś bokserem znanym, czy piłkarzem, czy kimś tam. No, to jest prezydent w krótkich majtkach, które jeszcze ma z harcerstwa po prostu, albo z czasów ministranta. No, to tragedia, po prostu tragedia. Jemu myślę całkowicie wystarcza to, że jest panem prezydentem i on tonie jakby w odmętach własnej godności po prostu. Sam upaja się godnością prezydencką, nie własną, bo myślę, że nie ma żadnej własnej godności, ale upaja się tym byciem prezydentem, upaja się tą godnością prezydencką. No to jest nieszczęście, to jest naprawdę duże nieszczęście. Słuchaj, to jest też tak. Po pierwsze, zgodzę się z tobą, że większość, nie powiedziałbym, że 96%, ale rzeczywiście znaczna większość polityków ma w nosie, powiedzmy, sympatię. Janku, znaczna większość to 97%. Uwierz mi. Ja rozumiem, że Znajdź to jest. mi tych, którzy. Powiem ci No w ten tak. sposób. Jest rzeczywiście bardzo trudno wykrzesać z ludzi ciężką pracę. No, oczywiście oni chętnie wezmą tą władzę,
jak naród im ją podaruje. Natomiast ja widzę, którzy politycy opozycji, no ja może podam te pozytywne przykłady, na przykład Krzysztofa Brejzy, który Dariusza Jońskiego, który z Michałem Szczerbą jeździ na te kontrole non-stop, punktuje. No, jest to wybitne pokazywanie, zresztą pokazywanie, ile można zrobić z mandatu poselskiego, ile ich interwencji obnażyło i pokazało po prostu miałkość tej władzy. No, gdyby tak pracował cały Sejm, no to by ta władza po prostu furczała. Natomiast no, w tej chwili rzeczywiście jest bardzo niewiele osób, które mają ochotę brać się za bary z tym, do czego doprowadził państwo polskie Jarosław Kaczyński. No, drodzy państwo, tutaj jest po prostu problem, że ci, którzy mają pojęcie w jak dużej, przepraszam, w jak dużych czterech literach jest polska gospodarka, to się po prostu za głowę łapią, bo oni wolą, żeby to pierwsze uderzenie przyjął na klatę Jarosław Kaczyński. To też jest powodem, że nikt nie chce robić tak zwanego rządu technicznego, mimo że kandydatów na zdrajców w rządzie w większości PiS nie brakuje, to oni się obawiają, że powołanie rządu technicznego, zabranie im władzy w tym Sejmie będzie przedstawiane jako zagranie wbrew woli wyborców, czyli oszukanie wyborców, którzy powierzyli kadencję Prawu i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość zostaje ograne nie przy urnie wyborczej, ale przy jakichś zielonych stolikach, przy jakichś korupcyjnych układach. I da im bardzo wygodną narrację. Natomiast to się wszystko rozsypuje. No, w tej chwili obligacje kosztują ponad 9%, nie ma na nie chętnych, nie wiadomo, co będzie dalej. Polska musi pożyczyć 400 miliardów złotych na pniu. Oni porobili, poplanowali jakieś gigantyczne inwestycje w broń, w tego. No i na tym tle mamy naszego pana prezydenta, który tak naprawdę nie wie, co ze sobą zrobić. On by bardzo chciał zostać kimś znanym w polityce międzynarodowej, tylko pytanie, nawet sobie nie zadaje pytanie, po co mieliby go gdziekolwiek, do czegokolwiek wybierać, skoro on tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji do polityki międzynarodowej, do polityki krajowej też specjalnie nie ma. Przecież on nie wystąpił jako rozjemca. Miał okazji, miał za dużo, miał aż za dużo. Mógł wystąpić na przykład jako człowiek, który by coś dobrego zrobił w sprawie słynnych wyborów. Przede wszystkim miał jedną okazję, którą zmarnował całkowicie. To nie jest prezydent. Natomiast miał okazję pokazać, że może być prezydentem. Natomiast też używamy bardzo niewłaściwych określeń. Andrzej Duda nigdy nie był i nie jest prezydentem Polski, ani Polek i Polaków. Nie, to jest prezydent Jarosława Kaczyńskiego. To jest prezydent partii. To jest prezydent partyjny, to jest prezydent partii PiS. Natomiast on nie ma nic wspólnego z obywatelami polskimi. On, no, jakich obywateli on reprezentuje? Kogo on reprezentuje? Gdzie reprezentuje i kogo? No, to jest jedno wielkie jakieś nieporozumienie. Natomiast zwróć uwagę, Janku, jeszcze na pewną przepaść i to będzie dowód na to, dlaczego na bazie historii, tak jak mówiłem poprzednio, nikt nigdy się niczego nie uczy. I dowód, jak krótko ludzie mają pamięć, jak w ogóle się niczego nie uczą. Spójrzmy na sam akt wyborów, na układanie list i na to wszystko, co pierdolą ci kandydaci swoim wyborcom na spotkaniach wyborczych. No już nie będę przytaczać, bo pewnie pamiętamy z grubsza, co obiecują, co opowiadają. Tymczasem jak wygląda rzeczywistość? Też wejdźmy trochę, spójrzmy za te drzwi sejmowe, zajrzyjmy tam i powiedzmy ludziom prawdę, jak tam wygląda ta rzeczywistość. Otóż żaden poseł nie ma nic do powiedzenia. Tak naprawdę to są marionetki, które służą partii do maszynki do głosowania. Oni mają uruchamiać maszynkę do głosowania. Posłowie poza partiami tak naprawdę no, są nikim, nie mają nic do powiedzenia, nie mają żadnych szans. Także to wszystko jest jakby pewien teatr, w którym uczestniczymy, tylko zabawny teatr, bo to jest trochę tak, jakby kandydaci na polityków w polityce udawali po prostu kogoś, kim nie są i nigdy nie będą i nigdy nie byli, a wyborcy zachowują się tak, jakby na moment zapominali o tym, jakby na moment wierzyli,
wierzyli w to, co oni mówią. No to przypomina trochę, to przypomina początki teatru, bo może nie wszyscy wiedzą, że powinniśmy jakoś oddawać hołd wielu aktorom, którzy na posterunku pracy zginęli bardzo tragiczną śmiercią. Bo to w całej Europie to miało miejsce, nie tylko w Polsce. W Anglii, we Francji, wszędzie. Na scenie, jak się pojawiły pierwsze teatry, jak gawiedź niemajętna chadzała do teatru i mogli ludzie oglądać różne sztuki, to dochodziło do zabójstw. To bardzo częste były zabójstwa aktorów. Dlatego, że prości ludzie siedzieli na sali, przyszli na spektakl, myśleli, prawdziwy spektakl. Tymczasem na scenie aktor umierał. Okazało się, że wcale nie był martwy, tylko potem się otrzepał i jeszcze kłaniał publiczność. No to publika prosta krzyczała: zdrada, oszustwo, miał zostać zadźgany. A proszę bardzo, oszukali nas, żyje, zwróćcie nam za bilety. A przy okazji mordowali aktorów. No więc trochę podobnie to wygląda w polityce i w teatrze wyborczym. To jest jakiś obłędny teatr wyborczy, w którym uczestniczymy, gdzie udajemy, że wierzymy na moment tym, no, z reguły kretynom, którzy i tak wiadomo, że nic nie zrobią, a oni udają, że będą coś zmieniać, udają, że bardzo się przejmują losem wyborców. No, kochani wyborcy, nie wiem, czy zdradzę jakąś wielką tajemnicę wam teraz, ale wy jesteście potrzebni bardzo politykom, tylko jako te głupie, beznadziejne owce, tylko jako mięso armatnie do wyborów po prostu. W momencie, kiedy wy wybierzecie, to, no to kończy się wasza rola. Idziecie do stajni, idziecie na pole i pies z kulawą nogą wami się nie będzie interesować. Wy jesteście potrzebni tylko w czasie wyborów, jako mięso raz na 5 lat. Armatnie wyborcze. Tak, dokładnie. I to jest wszystko, i to jest cała wasza rola, tak naprawdę. Zwróć uwagę, że doszliśmy do takiego jednak momentu, w którym można wykreować, ja to mówię o postpolityce, ty pewnie nazwiesz to inaczej, że bierzemy człowieka, który... Ty kiedyś pokazywałeś, że to można zrobić w praktyce jakby od zera, takiego Adama Słodowego zrobiłeś, jak zrobić polityka właśnie z niczego. Bo jednak mimo wszystko Kwaśniewski, no magistra nie miał. Tak, ale Kwaśniewski magistra nie miał, natomiast był ogarnięty, dziennikarzem, był człowiekiem, który miał jakąś tam wiedzę. Potrafił nic ubrać w ładne słowa. Tak, tak, natomiast, ale jeżeli po 10 latach jego prezydentury można wymienić parę rzeczy, które zrobił. Uchwalił całkiem przyzwoitą konstytucję, przegadaną, pełną tego, o czym ty mówisz, jakieś badziewia w stylu prawa do szczęścia i prawa do pracy, które dobrze, dla wszystkich. Dobrze. Ale jakaś ta konstytucja sobie była. Przede wszystkim razem z Millerem wprowadzili nas do Unii Europejskiej. Właśnie o tym mówię. Druga rzecz to jest Unia Europejska. Trzecia rzecz to jest NATO. To też jest na konto Kwaśniewskiego 1999 rok. I to są te rzeczy, które mamy, że tak powiem, po Kwaśniewskim. Duda, jak będzie oceniany, to będzie można tylko powiedzieć, że za jego rządów doszło do, przy jego udziale, do załamania systemu prawnego. To znaczy zniszczono trzecią RP, zniszczono ją po prostu, zniszczono instytucje prawne, nie dano w zamian niczego. Czyli w zamian dano po prostu wolę prezesa. Typowa rzecz dla wschodnich tych. I Andrzej Duda nie ma żadnej spuścizny. Ja taką jeszcze chciałem wymienić właśnie tutaj z tych jego obietnic wyborczych, która dobrze pokazuje, z kim mamy do czynienia. On obiecywał zaopiekowanie się ludźmi, którzy będą mieli, którzy mieli kłopoty z kredytem we frankach szwajcarskich. O czym już wiemy, że... Tak, tak, pamiętam, byłem żywotnie zainteresowany, tak. No, że ten kredyt, że on po prostu opowiadał, że oni pomogą. Ale jak tylko się dorwali do władzy, to nie dość, że pomogli, nie pomogli, to jeszcze na dodatek, kiedy okazało się, że te wszystkie umowy z bankami, banki po prostu wprowadzały klientów w błąd, one są niekorzystne i mogą być oprocesowywane, są przedmiotem zresztą kilkuset tysięcy procesów w Polsce, to uwaga, uchwalił i podpisał, Duda podpisał ustawę, która
umożliwiała bankom sprzedawanie, umożliwia sprzedawanie nawet spłacanych kredytów, po to tylko, gdyby się jakiś taki na przykład jakiś jeden z drugim, trzecim miśkiem się rzucał, że chce sobie pieniędzy z banku jakiś tych, to można po prostu ten jego kredycik sprzedać jakiemuś firmie, nazwijmy to, bez jego, bo do tej pory to można było go sprzedać tylko za wiedzą i zgodą. W sytuacji, w której ktoś spłaca taki kredyt, to w ogóle bank był bez szans. A teraz wprowadzili tak, że można sprzedać, że człowiek się może obudzić pewnego pięknego dnia, dostać wezwanie do spłaty kredytu całościowego z dnia na dzień i takie rzeczy. Chodzi mi o to, że to jest facet, który nie ma żadnego wizji, że nie ma żadnej, on wychodzi się, on się tam brata z tym ludem, on jak trzeba to jest ksenofobem, jak trzeba to jest takim wielkim patriotą, który wygłasza też takie pustosłowy jak Aleksander Kwaśniewski, tylko że nie ma żadnych osiągnięć, nie ma niczego. Andrzej Duda jest takim produktem postpolityki, ty mówisz, że on jest taśmowy. Paruch gdzieś tam kiedyś opowiadał, to jest ten bliski doradca nieżyjący od tego roku Jarosława Kaczyńskiego, bardzo cyniczny facet, on opowiadał, że Duda został wybrany z jakiegoś szerszego kręgu, że oni zanim znaleźli Andrzeja Dudę, to narysowali profil psychologiczny kandydata, gdzie chodziło o cechy charakterologiczne i jego wygląd. No i się okazało, że do tego opisu Duda najlepiej pasuje. A Duda jest po prostu człowiek. W tym ciągu tych dziwnych postaci, tych dziwnych figur woskowych, zobaczcie, że Marcinkiewicz, Kazimierz, stoi niedaleko od Dudy. No to jest ten sam rząd ministrantów, harcerzyków, ministrantów w krótkich spodenkach, którzy będą po prostu tak szczęśliwi, że są, pełnią jakieś ważne funkcje w państwie, że tym się będą upajać i na tym się skończy ich zakres osiągnięć, zakres działań. Celebryci są celebrytami dlatego, bo są znani z tego, że są znani. Andrzej Duda będzie, przejdzie do kartki historii, no tylko dlatego, że jego największym osiągnięciem było to, że został prezydentem. No i to jest oczywiście przykre, bo generalnie jest tak, że tak jak powiedziałeś, tych momentów, gdzie mógł zaistnieć samodzielnie, było bardzo sporo w gruncie rzeczy. Żadnej z tych okazji Andrzej Duda nie wykorzystał, niestety. On nie tylko nie wykorzystał. No i już do końca nie wykorzystał. No nie, to już jest jasne. No jeżeli potrafi powiedzieć coś mądrego, że działanie rządu Jarosława Kaczyńskiego jest niezrozumiałe, to takie odpychanie tych rakiet Patriot, sugerowanie Niemcom, żeby dali je na Ukrainę w sytuacji, w której wiadomo, że to nie nastąpi z wielu różnych względów, i czyli robienie gestu pustego pod to, żeby odrzucić pomoc niemiecką, bo ta niemiecka pomoc utrudniałaby antyniemiecką kampanię, którą zaplanował Jarosław Kaczyński. I Andrzej Duda, no powiem tak, robi wrażenie faceta, do którego zadzwonił Jarosław Kaczyński i powiedział: stary, ty chyba nie pamiętasz, co ja na ciebie mam. I tu następuje przypomnienie, wychodzi Andrzej Duda i zaczynają mówić, że no w sumie to jest racja, że to byłoby najlepiej, żeby to poszło na Ukrainę, no ale jeżeli się nie da na Ukrainę, to jednak może do Polski. Czyli no ewidentnie następuje zmiękczenie stanowiska, ewidentnie ktoś mu dał po uszach. No powiem szczerze, strasznie. Ale wiesz, strasznie. Pomyślałem sobie tak, że jeszcze, no w ogóle się chciałem zapytać o to, czy jesteś w stanie z pamięci na przykład podać jakieś jedno, mądre zdanie, które wypowiedział prezydent Duda, czy jakiś aforyzm, który stworzył, obojętnie w jakim języku, czy jakąś inteligentną uwagę, która była komentowana na całym świecie, czy jesteś w stanie podać jeden chociaż taki przykład? Tak, ale to było nieprawdziwe. To znaczy on kiedyś wystąpił i powiedział, że on się ciągle uczy. No właśnie, to jest problem. To byłoby mądre, gdyby było prawdziwe, ale on się nie uczy. To też jest kolejny polski prezydent, drodzy państwo, który nie czyta. To jest też kolejny polityk. Jarosław Kaczyński strasznie się oburzył, słuchaj, na słowa, które skierowałem do niego pod tym adresem, zapewniając, nie wymieniając mnie z imienia i nazwiska, ale zapewniając swoich rozmówców, że on czyta.
Oczywiście nie czyta. Czytał jeszcze 2-3 lata temu, coś tam podczytywał. Natomiast generalnie po prostu to jest przypadłość polskiej klasy politycznej, że oni się tak zatracają w tym biciu piany, że oni w żaden sposób nie kontrolują tego, żeby w jakikolwiek sposób się rozwijać, żeby w jakikolwiek sposób zwiększać swój aparat intelektualny. No, w wypadku, powiem pana Andrzeja Dudy, to jest naprawdę jakaś jedna wielka żałość. Poza tym blichtrem, tak jak ty mówisz, to jest dobre określenie, że on wstaje rano i sprawdza, że jest prezydentem. Jestem po prostu świetny, jestem prezydentem. To w ogóle nie wiadomo w ogóle, po co tym prezydentem został, co po sobie zostawi poza zdemolowaną konstytucją z 1997 roku. Ja, żeby było jasne, dla mnie ta konstytucja była gigantycznie przegadana, pełna pustosłowia, frazesów, Tak, dokładnie. które tak naprawdę Janku, konstytucja. mam dla ciebie niespodziankę, chciałem ci powiedzieć. No. Dlatego, że mam swojego kreta niedaleko prezydenta i ten kret mi doniósł, że po pierwsze, prezydent jest namiętnym widzem Ucha Prezesa, takiego serialu z Górskim w roli głównej. Był ten, parę lat temu był ten serial. Tak, ale nie tylko, również kanału Jana Pińskiego jest wiernym słuchaczem. Wykorzystajmy to zatem perfidnie, bo jestem pewien, że pan prezydent będzie namiętnie oglądać, może kilka razy nawet, nasze komentarze na jego temat. Za pierwszym razem może do niego wszystko nie dotrze, ale za siódmym jest szansa, że tak. To wykorzystajmy ten moment i może dajmy mu za darmo rozwiązanie. Podpowiedzmy mu, w jaki sposób na koniec może się zapisać pozytywnie na kartach historii. Myślę, że to może być cenne. Ale słuchaj, W Piotrze, to jest. końcu zobacz, ci dyktatorzy różni. On akurat nie jest dyktatorem, z niego jest taki dyktator jak z filozofa traktorzysta, ale zwróćmy uwagę, że jednak na przykład Putin, no, dla niego nie jest obojętne, w jaki sposób ostatnie wersy historii będą zapisane. Czy jednak zjednoczył to imperium, czy rozpierdolił imperium. No jednak to przejście do historii staje się w pewnym momencie ważne. I będzie taki moment u Andrzeja Dudy, tak jak mówiłeś, że wstanie któregoś poranka, spojrzy w lustro i zada sobie pytanie, okej, jeszcze dzisiaj jestem prezydentem, jutro może przestanę nim być i kurwa, jak ja się zapiszę na kartach historii? Jest pewna myśl, jest pewna metoda, która mogłaby spowodować odzyskanie honoru na sam koniec. A pamiętajmy, że krzywa psychologiczna zapamiętywania jest taka, że ludzie pamiętają najlepiej zawsze początek i koniec. Najłatwiej zapominają wszystko to, co jest po środku. Dlatego jest pewna szansa uratowania resztek godności Andrzeja Dudy w tak zwanej tymczasowej roli prezydenta. Otóż jest to do zrobienia, dlatego że taką wskazówką, kiedyś Bartoszewski bardzo ładnie powiedział, że jak się nie wiesz, jak zachować, to przynajmniej zachowaj się przyzwoicie. I jest pewna myśl w tym głębsza. Jeśli nie wiesz, Andrzeju Dudzie, ja przepraszam, przez gardło mi nie przychodzi określenie prezydent, bo moim prezydentem nigdy nie byłeś i nie jesteś. Ale jeżeli chcesz zapisać się prezydencko w zgłoskach historii kiedykolwiek, jeżeli nie masz pojęcia, co zrobić i nie masz pojęcia, co powiedzieć, to zrób tylko jedno, na sam koniec. Powiedz prawdę. Powiedz prawdę. Powiedz prawdę, kim jesteś. Powiedz prawdę, jakimi hakami cię straszył Jarosław. Powiedz prawdę, czy miałbyś jakąś wizję przyszłości. Powiedz po prostu prawdę, czego żałujesz. Za dużo I tyle. wymagasz. Za dużo wymagasz.
Ja mam mniejsze wymagania. Ja bym chciał, żeby Duda wymiękł na robocie, jak Jarosław Kaczyński będzie chciał wprowadzać stan wojenny, wyjątkowy i mu tego nie podpisał, ale to już, drodzy Państwo, miesiące temu, jak widzowie tego kanału wiedzą, przekazano nam, żebyśmy nie liczyli na przyzwoite zachowanie Andrzeja. Nie, ale poczekaj, bo do Andrzeja Dudy, a teraz sobie uzmysłowiłem, nie dojdzie argumentacja. On musi rozumieć, dlaczego miałby powiedzieć prawdę, a jeszcze tego nie rozumie. Więc dopowiedzmy, żeby zrozumiał. Drogi Andrzeju Dudzie, Duda raczej, nie, Andrzeju Dudo, Dudzie. Dudo, o, Dudo, Andrzeju Dudo. Zobacz, będzie Norymbergia. Norymbergia. Oni kurwa będą wszyscy siedzieć. Oni pójdą siedzieć po prostu. Pytanie jest takie, czy chcesz być jednym z nich na tych ławkach, na tych ławach, czy w ostatniej chwili się odetniesz od tego towarzystwa i zajmiesz rolę świadka koronnego po drugiej stronie. A to miejsce koronnego świadka, albo jak to woli w żargonie tak zwanej sześćdziesiątki, małego świadka, Andrzeju Dudo, jeszcze jest dla ciebie to miejsce wolne. Pamiętaj o tym, jak będziesz jutro patrzeć w lustro. No i na koniec, drodzy Państwo, jak zwykle poproszę Cię, Piotrze, żebyś parę słów powiedział o swoim projekcie, czyli wiedzy o kreowaniu siebie. Chciałbym powiedzieć, że uwielbiam pokazywać, że rzeczy niemożliwe są możliwe. I mój projekt daje mi taką szansę. Daje mi taką szansę po raz pierwszy w historii na coś, co wydawało mi się do tej pory kompletnie nierealne, niemożliwe, nieprawdopodobne. Ale zaczęliśmy ten proces. Moją ideą fix jest to, żeby zjednoczyć Polonię. Polonię amerykańską, kanadyjską, australijską, nowozelandzką i tak dalej. I nie robimy tego na gruncie polityki, nie robimy tego na gruncie jakby pandemii, postpandemii. Robimy to na gruncie nowej komunikacji, która umożliwia budowanie błyskawicznych, pozytywnych relacji. Chodzi o to, żeby pokazać, że Polska jest stracona, nie oszukujmy się, ale Polacy niekoniecznie, szczególnie Polacy licznie mieszkający poza granicami kraju. My możemy jeszcze być kreatywni. My możemy pokazać, że możemy wiele jeszcze uczynić. Dlatego ta Zjednoczona Polonia będzie kimś bardzo istotnym w tej układance. No i poza tym chciałbym powiedzieć, że mamy antidotum. Antidotum na inflację. Mamy szalupę ratunkową dla klasy średniej, dla wszystkich przedsiębiorców, którzy jeszcze nie zauważyli, że trzeba się wynosić z kraju, z Polski. No, no to okej, okay. To mamy szalupy ratunkowe. Pewien system, który nie ma nic wspólnego z żadną piramidą, natomiast daje gwarancję. Mówiliśmy o Twoim Facebooku, tam oferujesz szkolę. Tam jest cały opis, tam jest cały dokładny opis, prezentacja, tam jest wszystko. Szanowni Państwo, na Facebooku Piotra Tymochowicza można się zapisać za około, tam mówiłeś, $10, tak, czy tam dokładnie? $10, dokładnie. Za $10 można mieć dostęp do kilkudziesięciu godzin. 64 szkoleń łącznie. Łącznie. To też różnych 25 łącznie korzyści. A ja, nie będę ich wymieniać, ale jest ich sporo. Link do strony Piotra Tymochowicza na Facebooku jest pod materiałem, a ja, drodzy Państwo, polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w tym numerze. Mój materiał, kiedy Rosjanie sięgali po broń atomowy Putin, a także wilkołaki Hitlera, czyli o partyzantce, którą Niemcy zostawili w Polsce, którą, uwaga, przygotowali na wzór Armii Krajowej. Historia bez cenzury do nabycia w kioskach. Jeszcze jedno zdanie do Andrzeja Dudy. Drogi Andrzeju, to były darmowe porady, nie musisz wysyłać czeków żadnych, nie musisz mi nawet dziękować. Zrobiłem to z czystego serca. Tymochowicz, Piotr, dla Andrzeja Dudy i jego żony.
A ja jeszcze raz zaproszę na wieści24.pl, drodzy Państwo, a Państwu mówię do zobaczenia i Piotrowi Tymochowiczowi.